Cześć wszystkim, tu Gosia Piecha z Centrum Języka Angielskiego, Cel. Witam Was w dziesiątym odcinku serii Jak to powiedzieć po angielsku? I dzisiaj zastanowimy się, jak powiedzieć albo kawę, albo herbatę. Ostatnio zastanawialiśmy się, jak powiedzieć ani, ani, a dzisiaj będziemy się zastanawiać, jak powiedzieć albo, albo. Więc popatrzmy sobie na sytuację. Mamy dwie koleżanki, spotykają się, i ta pierwsza koleżanka mówi. What would you like to drink? I druga odpowiada, it doesn't matter. Właśnie, czyli czego chciałabyście napić, obojętnie, albo kawę, albo herbatę. I zastanówcie się na chwileczkę, jakbyście to powiedzieli po angielsku. Możecie sobie zatrzymać film i zapisać odpowiedź. A ja Wam teraz pokażę poprawną odpowiedź. What would you like to drink? It doesn't matter, either coffee or tea. Czyli mm, albo, albo powiemy, uży, do powiedzenia albo, albo użyjemy either, or. Either się już pojawiło dwa odcinki temu razem ze słówkiem neither i pamiętacie, że możemy też czytać je jako either, a neither możemy czytać jako neither. I either i neither w dwa, dwa odcinki temu oznaczały też Czyli na przykład jak ktoś mówi do nas jakieś um, przeczące zdanie, a my chcemy powiedzieć, my chcemy się z nim zgodzić w takim sensie, że jesteśmy powiedzieć, że jesteśmy w takiej samej sytuacji, to wtedy możemy użyć właśnie albo either, albo neither. Jeśli pamiętacie ten przykład, to tam było I can't swim. Tak? Ktoś nam mówi nie potrafię pływać i my chcemy powiedzieć y, ja też nie. Czyli możecie to powiedzieć na trzy sposoby. Możecie albo króciutko powiedzieć me neither. Możecie powiedzieć neither can I, albo właśnie można było tak jakby powtórzyć początek tego zdania przeczącego i powiedzieć I can't either, albo I can't either, czyli oznaczało też. A tutaj mm, użyjemy sobie either o w znaczeniu albo, albo. I popatrzcie sobie na więcej przykładów Jak, i pomyślcie, jakbyście sobie to przetłumaczyli, tak? Czyli zobaczcie, pierwszy przykład ma on, tak, on ma na imię albo Tom, albo Jerry. Jego samochód jest albo zielony, albo niebieski. Albo ty wyjdziesz, albo ja. Albo mi powiesz ten sekret, albo nigdy się już do ciebie nie odezwę. Albo jadę samochodem, albo biorę taksówkę. I zastanówcie się teraz chwileczkę, jak, jakbyście to przetłumaczyli. Zatrzymajcie sobie film. Zapiszcie odpowiedzi, a ja Wam już pokażę teraz, jak to powinno brzmieć. Ma na imię albo Tom, albo Jerry. His name is either Tom or Jerry. Jej samochód jest albo zielony, albo niebieski. Her car is either green or blue. Albo ty wyjdziesz, albo ja. Either you leave, or I will. Albo mi powiesz ten sekret, albo nigdy się już do ciebie nie odezwę. Either you tell me the secret, or I'll ne never speak to you again. Albo jadę samochodem, albo biorę taksówkę. I either drive or get a taxi. Ok? Czyli zobaczcie. No, nie ma tutaj żadnej filozofii, tak samo jak było przy neither, no. Przy ani, ani. Po prostu musicie nauczyć się tego na pamięć. I co jest fajne w tych dwóch. W tych ostatnim przykładzie na no i o, y, że zobaczcie, y, obojętnie z czym używacie te IDO, możecie używać go przed, przed rzeczownikiem, y, możecie używać go przed przymiotnikiem, y, albo możecie używać go z czasownikiem, i zobaczcie, czasami może być ta pozycja w zdaniu. Tutaj jest opcjonalna, bo możemy użyć przed y, osobą, tak? Either you leave or I will. I tak samo tutaj jest. Either you tell me the secret or I'll never speak to you again. Albo możecie używać po osobie, przed czasownikiem na przykład, nie? I either drive or get a taxi. Więc tutaj to nie ma znaczenia. Zależy, co chcecie powiedzieć. Tutaj to zdanie można też na przykład mm, zrobić tak. Either I drive or. I get a taxi. Tak powtórzyć ten podmiot, i też będzie dobrze. Więc tutaj wystarczy zapamiętać sobie, że I the O to znaczy albo, albo. Więc to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta lekcja Wam się przyda, że teraz będziecie wiedzieli, jak powiedzieć po angielsku albo, albo kiedy przyjdzie Wam takie polskie sformułowanie do głowy i będziecie tego używać. A ja Wam już dziękuję za uwagę. Był to film z serii Jak to powiedzieć po angielsku i zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Gosia Piecha, Centrum Języka Angielskiego, cel.